się tak do Biesław nie stresuj, ci pompka siądzie. Co tam porabiasz, Domi? Dawaj to. Wiesz, tam robię takie uaktualnienie na profilu. Jakim profilu, co? Na Insta? Do Biesław, jak ty mnie zaimponowałeś w tym momencie. Dobrze, no. Cię zaraz zacznę followować. Dziękuję. Ale dobrze, gratulacje, bo wiesz co, my się już z kolegami zaczęliśmy zastanawiać, czy ty przypadkiem SMS-ów od babci starczowego nie wysyłasz. Proszę. Ale na pewno, tak, na pewno. Trochę byłem w tyle. Nawet mamusia mi ostatnio mówi, Dobi, ty musisz iść za duchem czasu. No, wiesz, no to założyłem profil na Facebooku, Instagramie, Tinderze, Snapchacie. Gdzie? Na Tinderze, że... Przepraszam cię, Dobi, świat mi się do góry nogami wywrócił. Boże, co się stało? Słuchaj. A masz jakieś te? Sukcesiki? Powiem ci, że jestem zaskoczony. Mam dzisiaj pierwszą randkę. Na zdrowie. Tylko wiesz co, bo ja się bardzo stresuję. Nie. A ty, Dania, to jednak masz tutaj powodzenie w biurze u kobiet. Nie? Może byś sypnął jakąś radą kolędy. Ale cię proszę, zrobię za ciebie raport. Dobra. Z kobietami jest tak. Relacja. Relacja. To jest rozmowa. Rozmowa. I prawda o człowieku. Prawda o człowieku. Masz być sobą. Nikogo nie udawać. I najważniejsze. Tak? Masz koniecznie tę muszkę założyć, zarąbista jest. No i pamiętaj, nie ta, to inna, nie? Muszka? Kobieta do Biesła. Na zdrowie. Słuchaj, bo ja tu wpadłam, bo ty na tych Tinderach napisałeś, że coś tam maczasz palce w finansach czy coś. Świetnie, bo ja jestem kobietą, która się zajmuje finansami zawodowo. Zawodowo je rozpierdzielam. Ja jestem kobietą stworzoną do wyższych celów. Nie ma, że będę pracować od tej do tamtej, ja się do tego nie nadaję. Ja mam swoje rytuałki, ja mam swoje przyzwyczajki, ja nie będę z tego rezygnować, bo tak. Ja szukam kogoś, kto będzie wspierał mój sposób życia, tak jak się wspiera Fundację TVN. Tam normalnie wysyłasz jednego SMS-a i w ciągu dnia życie się zmienia, nie do Poznania. Nie do Poznania. Może pani chce do Zakopanego? Nie, do Poznania. Ale wracając do wersji tematu, i fajnie, że wspierasz akcję November, ale z tego, co się orientuję, to już mamy marzec i fajnie by było, jakbyś tego wąsa opitolił jakiegoś barberka. Znaczy, chyba że jesteś hipsterem, no to w porządku. Wiesz, garnitur po ojcu, wąs po matce. Ale my tu gado, a może coś zamówimy, bo jak to mawiał Zygmunt Heiser, my tu parle, a sucho w gardle. Ona wtedy do mnie, proszę stąd wynosić, pani jest głupia jak but. Ja jestem głupia jak but? Ja mogę być głupia jak but, ale przynajmniej będę miała męża, nie tak jak pani katecheto. I ona się wtedy normalnie rozpłakała. Ale ja jej musiałam tak powiedzieć, bo nikt nie będzie Sabinki obrażał. Ja nie jestem w ciemię kobieta. Słuchasz mnie? Komu? Dobra. Piszemy teraz tak. Uważaj, słuchaj. A mam to zapisać? A, przepraszam. Uwielbiam spacery po plaży o zmierzchu. Ale ja nie lubię spacerów po zmierzchu. Poza tym mamusia mówi, że po zmierzchu to chodzi tylko element wywrotowy. No Biesław, spójrz na mnie. W lewe oko mi patrz. Tu jest lewe. Czy ty masz zamiar tym razem poznać miłą, dobrą, piękną, jak mamusia przykazała, godną partnerkę? Tak. Tak? No to słuchamy wujka Daniela, tak? Piszemy o spacerach. Raz. Tu byka zrobiłeś. Przepraszam. No i teraz pisz tak. No. Uwielbiam poznawać intrygujące kobiety, bo dzięki nim odsłania się obraz tego, jak idealnymi stworzeniami boskimi są. Dobre to jest. Tak. Teraz pisz tak. Uwielbiam dalekie podróże w nieznane, dlatego kocham studiować mapę kobiecych oczu. No i dobra, no i styknie, no i zobaczymy, co tam ci wyskoczyło, no. Pokaż. No fajna ty. I przed 70. Mamusia? Otwieraj.
wejścia wyczułam silny męski impuls przy tym stoliku, który mnie przyciągnął jak mitycznego Odyseusza do Penelopy. Do Biesła. Monik? Tak, to ja. Fantastyczne miejsce wybrałeś. Chociaż osobiście znam lepsze. Jakie? Moją sypialnię. Pani Monik. Monik dla znajomych, dla przyjaciół. Mona. Aha, to jak ja mam do pani mówić? Mów do mnie jak chcesz, mój ty... Sumiasty wąsie. Chyba wąsiasty słynie. Dobrze. Moniko, spotkaliśmy się tutaj w celu zaznajomienia. Jak ty to dobrze ująłeś. To może pójdziemy do mnie, mam butelkę dobrego wina, świeżo zasłane łóżko i kobietę, która jest tak uległa jak Leslie, wróć. Znaczy, bardzo mi pochlebia, że pani, znaczy, że ty, Mona, chcesz, abym udał się do ciebie na spoczynek. Ale nikt nie mówił o spoczynku. Jestem dzisiaj tak spragniona, że to będzie bardziej orka na Ungorze niż spoczynek. Moniko, w dobrym zwyczaju na pierwszej randce nie wolno nagabywać damy zbyt nachalnym umizgiwaniem się. Boże, jakie słownictwo! Jedziesz dalej! Zwyczaju jest tak, że dżentelmen najpierw powinien otulić ciepłym słowem niewiastę, a dopiero potem ciałem swym. Mickiewicz mnie dzisiaj posiądzie! Wówczas po kilku spotkaniach można się złączyć cieleśnie. Moniko, ojczyzna moja! Ty idziesz do mnie, czy będziesz pisał kolejną część dziadów? Co? Taki jesteś? Tak? Taki jesteś? Dwa razy nie pypło już na tarczy? Tak? Co ty jesteś, gołota? Ledwo zaczął już na deskach leży? Nie można tak. Co by twoja mamusia powiedziała? Mamusia powiedziałaby, że ważniejsze jest dobre imię niż bycie z byle kim. No i dobrze by powiedziała, to zawsze mądra kobieta była. No. Jak to była? Jest! A, jest. Wyciągaj telefon. Wyciągaj telefon, dziabaj selfiacza, dziabaj go, wrzucaj go i czekaj, aż bramy niebios otworzą się i pokażą ci tę jedyną. Bum, 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 teraz ty dobij. Bum, 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 dawaj. Bum, 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 bum. Może zaczniemy od przystawki. O, zobacz, grzanka z kozim serem na buraczanej chmurce. Oj, przepraszam, ale mam uczulenie na gluten. A, przykro mi, nie wiedziałem. To może w takim wypadku to. Krążki kalmarów panierowane w tempurze. Oj. Przepraszam, ale po owocach morza to mnie strasznie ciśnie. Tu, pod mostkiem. No to może w takim wypadku... O! Grillowana pierś z kurczaka podana na liściu rzymskiej sałaty, okraszona chipsami jarmużowymi z delikatną salsą z porzeczek. Oj... Przepraszam, ale zapomniałam powiedzieć, że nie jem mięsa, a po porzeczkach to mam straszną wysypkę. Aha, to może jakiś deser. O, zobacz, wegański sernik z nerkowców na bezglutenowym spodzie z daktyli. Oj, przepraszam, ale po nerkowcach to już mam taką alergię. Ostatnio prawie zeszła. Wie pani co, to poprosimy dwie wody niegazowane, bez cytryny, bez mięty. W zasadzie to bez niczego. Dobre jest, więcej seksu, dobi, dobrze. I teraz powiedz, mamusia. Nie no Daniel, przecież to jest bez sensu. Tobiesław, nie denerwuj Daniel Loda Vinci przy pracy, tak? Wszystko będzie dobrze, pięknie będzie i o!
I teraz masz taką fotę, że ci się smartfonik przegrzeje od tych lajeczków na Tinderku. Ale zdaj się na mnie, ci trochę podrasuję profil i będzie gitara. No, oby tym razem zażarło. Dobij, zażrę. Jak to zażrę. Tylko pamiętaj, radość, uśmiech, radość, kolor żółty. Przepraszam, Anno, za spóźnienie, straszne korki na mieście, a potem jeszcze mi się autobus zepsuł po drodze. Długo czekasz? Wieczność. Przepraszam, robiłem co mogłam, ale wiesz jak to jest, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. W opisie pisze, że lubisz kolorowe życie. Zawsze chciałam poznać kogoś, kto widzi jasne kolory. Na co dzień jesteś daltonistką, tak? Nie jestem daltonistką. Przepraszam, ja tylko chciałem... Jestem satanistką. A ty... Zamówimy jakąś kawę? Dla mnie czarna. Jakiś deser, ciastko? Nie chcę deseru. Chcę czarninę. Przepraszam, ale wydaje mi się, że w tej restauracji nie podają takiej zupy. Zamów mi chleb razowy. A dlaczego? Bo jest czarny. Jeśli wolno spytać, to od jakiego czasu jesteś w tym stanie? W jakim stanie? Stanie ducha, w sensie po czarnej stronie mocy. Nie, niedługo. W zasadzie odkąd zrobiłam operację, nie mówią do mnie Mariusz. Ach, to